свой широкий опыт в психоанализе Юнговский, а позднее также в шерших środowiskach интеллектуальных. Означают они аспект мэнский и женский в психике человека и тлумачены са шерегем цех, припожанкованных до двух бегунов. Co charakterystyczne, te kategorie mają zaznaczony bardzo silny kontrast, są sobie przeciwstawiane, to są ustanawiane dychotomie. Są to pojęcia wykluczające się. Nie ma między nimi przejścia, nie ma żadnej tranzycji. Dopiero w innej instancji, w człowieku, zyskują możliwość interakcji, w nim właśnie te pierwiastki się mieszają. Ale same w sobie stanowią pewne konkretne obszary znaczeń. Moje pytanie, czy są to symbole, których interpretacja przebiega w odwrotnych kierunkach, czy są to może stereotypowe uproszczenia dotyczące kobiet i mężczyzn zamknięte w tych dwóch kategoriach? W swojej referencji chciałabym prześledzić ich użycie w refleksji XX-wiecznej i zastanowić się nad ich konsekwencjami. Najpierw jednak chciałabym zarysować ich genezę. Pierwsze użycie tych dwóch pojęć znajdujemy u Lukrecjusza, filozofa i poety rzymskiego propagatora epikureizmu, który żył w 97 a 55 rokiem przed Chrystusem w Rzymie. Jego jedyne znane dzieło to De Rerum Natura. Lukrecjusz wybrał formę poematu epickiego, który nie był co prawda dobrze widziany w kręgach epikurejskich, ale Lukrecjusz uważał, że poezja lepiej dotrze do czytelników. Ponadto, posługując się licznymi metaforami, przepełniony uczuciem i fantazją, może przemienić filozofię tak, by oddziaływała nie tylko na umysł, ale również na uczucia. W swoim traktacie Lukrecjusz zajmuje się przedstawieniem podstawowych elementów rzeczywistości, zaczynając właśnie od mikroświata, przykładowo człowieka, a później koncentruje się nad zjawiskami kosmosu, czyli na makroświecie. Pojęcia animus i anima odnajdujemy w jego refleksji o człowieku. Zdaniem Lukrecjusza człowiek składa się z ciała i duszy, przy czym należy wyróżnić dwie części duszy, jedną rozumną, zwaną animusem, oraz nierozumną, którą nazwał animą. Mamy więc pierwszy element znaczeń związany z cechą rozumności. Animus stanowi centrum zdolności poznawczych, anima zaś nie posiada takich prerogatyw. Co dalej? Anima i animus mają naturę cielesną, ponieważ poruszają ciało, jest taka argumentacja, że poruszać można jedynie przez styczność, a taką cechę mają tylko byty cielesne. Przy czym animus pełni w organizmie rolę kierowniczą, jest umiejscowiony w sercu, za to anima jest rozproszona po całym ciele i podlega kierownictwu ducha. Tutaj ujawnia się aspekt władzy i przewagi. Drugim argumentem na rzecz cielesności jest fakt, że cierpią wraz z ciałem na skutek bodźców cielesnych i uczestniczą we wszystkich dolegliwościach ciała. Mają więc charakter biologiczny i są nierozdzielne, tworzą człowieka jako całość. Anima, animus i ciało nie mogą istnieć w oderwaniu od siebie, a jedynie w ścisłym powiązaniu ze sobą, stanowiąc jedną istotę. U Lukrecjusza więc te kategorie, co prawda nie mają odpowiednika między żeńskim i męskim, Lukrecjusz nie przydaje im właśnie określenia płci, ale stosuje gramatyczne końcówki, gdzie animus ma rodzaj naturalny maskulinum, a anima to femininum. W ten sposób daje po prostu taką podświadomą, podprogową waloryzację płciową. Ten traktat w średniowieczu popadł w zapomnienie, głównie za sprawą dominacji koncepcji arystotelesowskich,
Za to powrócił w renesansie. Poggio Bracciolini w 1417 roku odkrył dwa rękopisy poematów w IX wieku, które stały się podstawą wielu późniejszych wydań. Miało to również wpływ na traktaty alchemiczne i może właśnie w taki sposób z tą koncepcją zapoznał się Carl Gustav Jung, który pracując nad symbolami przemiany oraz książką Psychologia Alchemia kolekcjonował starodruki, traktaty alchemiczne i właśnie tę parę pojęć anima i animus wykorzystał do swojej konstrukcji teoretycznej i rozwinął w dość szczególny sposób. Chcąc omawiać znaczenie tych pojęć w koncepcji Carla Gustava Junga, należy przywołać właśnie pojęcie archetypu oraz jego teorię indywiduacji. Bardzo skrótowo, archetyp jest to struktura tkwiąca w nieświadomości, która ma nieskończenie wiele empirycznych realizacji, mając przy tym właśnie wiele przeróżnych aspektów. Jest ona niezmienna i jest dziedziczona oraz jest pewnym elementem nieświadomości zbiorowej, ale za każdym razem w jednostce przyjmuje ona pewne inne cechy. Archetypy pełnią istotną rolę w jego teorii indywiduacji, czyli rozwoju osobowości, gdzie są to pewne postacie, ujawniają się jako pewne kompleksy pomagające jednostce dotrzeć do pełni swojej osobowości, nazwanej jaźni. Jung swoją teorię opiera głównie właśnie na omawianiu ludzkiej psychiki, nie determinując płci. Chciałabym jednak omówić pewien wybór pism, który został wydany pod tytułem O naturze kobiety, gdzie Jung przykłada perspektywę psychologiczną do zagadnień mitologii, religioznawstwa, teorii cywilizacyjnych, kultury i historii, tworząc dość specyficzną całość. W tym wyborze pism znajdujemy omówienie archetypu wielkiej matki, archetypu młodej dziewczyny Kory, zjawiska kultu kobiety i gloryfikacji duszy, omówienie małżeństwa jako związku psychicznego, esej Kobieta w Europie, czyli analiza psychologicznych aspektów sytuacji kobiet w XX wieku oraz omówienie pojęć anima i animus. Jung przydaje temu proweniencję dualizmu mitologicznego, ustawiając to tak jak w kontraście dzień i noc. Te przeciwieństwa oznaczają również polaryzację między tym, co świadome i nieświadome. Są to jedna z syzygiów, to znaczy par przeciwnień, których jedno nie jest oddzielone od drugiego, od swojej antytezy. Przy czym właśnie prześledzenie ich wpływu na jednostkę prowadzi do procesu indywiduacji, osiągnięcia jaźni, będącej właśnie syntezą przeciwieństw. Jego koncepcja jest używana przede wszystkim do opisu związków międzyludzkich, związków par. Tutaj omawia to w taki sposób. Żaden mężczyzna nie jest aż tak męski, by nie posiadał sobie pierwiastka żeńskiego. Prawdziwe jest raczej to, iż bardzo męscy mężczyźni posiadają uważnie i strzeżone i ukryte delikatne życie uczuciowe, często niewłaściwie określane mianem żeńskiego. Mężczyzna za cnotę uznaje zdolność sumienia swoich kobiecych cech, podobnie jak kobieta, przynajmniej do niedawna, uważała za niestosowne być męską.
Tłumienie kobiecych cech i skłonności powoduje oczywiście, że te przeciwstawne seksualnie potrzeby gromadzą się w nieświadomości. Tak samo oczywiste jest to, iż imago kobiety, obraz duszy, staje się zbiornikiem tych potrzeb i dlatego mężczyzna wybierający swoją miłość będzie bardzo chciał zdobyć kobietę, która będzie odpowiadać jego nieświadomej żeńskości. Kobietę, mówiąc krótko, która bez wahania przyjmie projekcję jego duszy. Taki wybór często uważa się i odczuwa jako idealny, lecz mimo to może okazać się, że mężczyzna oczywiście pobrał się ze swoją największą słabością. To wyjaśniałoby niektóre bardzo szczególne połączenia. Gdy Jung opisuje związki, widzimy więc pewną złożoną relację między czterema elementami. Mamy kobietę, która posiada swojego nieświadomego animusa. Mamy mężczyznę, którego nieświadomością jest anima. I mamy sześć relacji między realną kobietą, realną mężczyzną oraz między mężczyzną i animą kobiety, czyli właśnie jest to mechanizm projekcji. Jest kobieta, która ma być wyrazem właśnie animy mężczyzny. Z kolei animus kobiety ma być wyrazem realnego mężczyzny. Jeszcze anima i animus wchodzą ze sobą w relację oraz każdy ma jakąś relację z swoim przeciwstawnym elementem psychiki, co daje nam sześć krzyżowych relacji. Te obrazy u innego pierwiastka wynikają z indywidualnych wspomnień czy doświadczeń z przeciwną płcią, ale są też dziedziczone zbiorowo jako obraz kobiety. I jako obraz kobiety, jako obraz mężczyzny. I gdy Jung próbuje opisać właśnie cechy tych oto przeciwstawnych pojęć, posługuje się stereotypami. Przy sytuacji kobiet znajdujemy właśnie taki cytat. Nie można kobietom Eojpsu przypisywać gorszej świadomości, jest ona tylko różna od świadomości męskiej. Podobnie jak kobieta jest często świadoma spraw, których mężczyzna nadal po omacku szuka w ciemności, tak i są oczywiście dziedziny doświadczeń u mężczyzny, które dla kobiety są nadal skute cieniem niezróżnicowania. A są to głównie sprawy niebudzące jeszcze głównego zainteresowania. Z zasady bardziej interesujące i ważniejsze są dla niej osobiste związki niż obiektywne fakty i wzajemne powiązania. Rozległe dziedziny handlu, polityki, technologii i nauki, całe królestwo politycznego męskiego umysłu przenosi ona na obszary świadomości przypomnianym mrokiem, podczas gdy z drugiej strony rozwija drobiazgową świadomość osobistych związków, których liczne niuanse całkowicie umykają uwadze mężczyzny. Mamy więc pewną stereotypizację profesji i zainteresowań, które są przyporządkowane do płci. Tak jak u mężczyzny, nieświadomie można zauważyć pewne niedostatki emocjonalne według Junga, więc jego nieświadomy element, czyli anima, tworzy nastroje. Z kolei u kobiety to właśnie element racjonalności jest nierozwinięty, więc jej animus tworzy opinię. Komentuję to tak. Opinie animusa mają bardzo często charakter utrwalonych przekonań, przybierają formę tak zwanego zdrowego rozsądku. Czasami pojawiają się jako zasady, które przypominają parodię nauki. Jeżeli zdarzy się, że kobieta jest urodziwa, to owe opinie animusa są dla mężczyzny raczej wzruszające i mają w sobie coś dziecinnego, co powoduje, iż przyjmuje on dobrotliwą ojcowską, profesorską postawę.
Jeżeli jednak kobieta nie dotyka u niego tej sentymentalnej strony i oczekuje się od niej raczej kompetencji niż bezradności i głupoty, wówczas jej opinie animusa okropnie irytują mężczyznę, głównie dlatego, że są to opinie wyrażane dla samych opinii, bez żadnych innych podstaw. I jeszcze inny cytat, który myślę, że pasuje do sytuacji konferencyjnej. Co Jung powiedziałby właśnie o nas? U kobiety intelektualistki animus zachęca do krytycznych dysput i intelektualnego zarozumiałstwa, które jednak zasadniczo polegają na tym, że kobieta obstaje przy jakiejś nieistotnej kwestii i w kółko ją powtarza, próbując w ten nonsensowny sposób uczynić z niej sprawę najważniejszą. Kobiety te bezwiednie chcą jedynie zmęczyć i wyczerpać mężczyznę, a w konsekwencji coraz bardziej uzależniają się od zgubnych wpływów animusa. Tak więc te sytuacje są dość niepokojące, te głosy, które znajdujemy u Junga. Można to jakoś tłumaczyć mentalnością sprzed 100 lat, ale istnieje pewne niebezpieczeństwo, że słowo pisane ma zdolność przenoszenia tych poglądów w czas teraźniejszy, przez co zyskują one nadal aktualną siłę oddziaływania i zwłaszcza u autora cenionego i cieszącego się nadal pewnym autorytetem. Dlatego też od późnych lat 70. Teoria Junga wzbudzała bardzo silny opór w krytyce feministycznej. Był atak na stereotypizację kobiecości i ograniczenie jej do cech emocjonalnych i intuicyjnych. Co prawda sam Jung uważał, że bardziej zintegrowana i holistyczna osobowość powinna być celem w procesie indywidualnym, czyli właśnie był to proces uznania i integracji męskiego i żeńskiego elementów w każdym z nas. Stąd jakby próbowano to obejść pewnym wyjściem pośrednim, czyli była skłonność do zaakceptowania rozróżnienia Junga na męskie i kobiece, ale do uznania, że kobiece cechy mogą i powinny być tak samo ważne i korzystne jak męskie cechy i ten podział na aktywność, pasywność, logiczność i emocjonalność w zasadzie tyczy się każdego człowieka i na tym powinniśmy się skupić. Ale nadal pozostaje pytanie, dlaczego jednak powinniśmy określać te zbiory cech jako męskie i kobiece? Bo określając w ten sposób pewne typy zachowań, ta koncepcja anima i animus niemalże określa nasze życie przed naszym urodzeniem. Są to ograniczające wybory zachowań. Roslyn Caravan w artykule Jung's Concept of Animus Enlightening or Frightening mówi, ta dychotomia zakłada seksistowskie uprzedzenie i pogląd na człowieka, który może ograniczać wolność osobistego rozwoju i wyznaczać bieg życia. Stwierdza wprost, że koncepcja anima animus jest sposobem myślenia, który musi się zmienić lub zostać usunięty, jeśli równość ma być uznana i osiągnięta. Jednak jest pewien problem właśnie w samym sercu tej koncepcji, ponieważ anima i animus w teorii jungowskiej to podstawowe archetypy, one są niezmienne, ich struktura tkwi w nieświadomości zbiorowej i są dziedziczone z pokolenia na pokolenia. Nie ma mowy o zmianie. Teoria więc jakby sankcjonuje tą dychotomię. Naomi Goldenberg w feministycznej krytyce Junga właśnie mówi o bardzo szerokim wpływie tej koncepcji i oskarża jungistów, na przykład Eichan Neumana i Esther Harting, o napisanie książki o kobiecej psyche opierającej się na subiektywnej selekcji materiału mitologicznego do udokumentowania z góry ustalonych wniosków o wydźwięku seksistowskim. I mówi o perspektywie kontynuacji jungowskiej teorii w ten sposób. Jeśli feministki nie zmieniają założeń archetypów, nie definiują na nowo pojęcia,
istnieją tylko dwie możliwości. Albo akceptują patriarchalne idee o kobiecości jako ostateczne i niezmienne i pracują w nich, albo pozwalają sobie na rywalizację w poszukiwaniu kobiecych archetypów, które mogą wspierać feministyczne konkluzje. Tak więc, przedstawiając dzieje pojęć u jednego myśliciela, u Karla Gustawa Junga, chciałabym właśnie zaznaczyć, że jest to kategoria obarczona ryzykiem tendencyjnych interpretacji, znajdujących się bardzo blisko stereotypowego myślenia, plus co może utrwalać wypaczające rzeczywistość schematy, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej cel, czyli rozwój osobowości i rozwój.